Pamiętacie słynnego Piotra Piechowiaka i historyczną scenę z rozrywaniem koszulki? Potyczka słowna z Najmanem nie wyszła mu na plus, za to Marcin zyskał wiele w oczach publiki. Dzisiaj chciałbym nieco przybliżyć wam postać kulturysty, bo jest to całkiem fajna osobowość, o której warto mówić. Serdecznie zapraszam do oglądania. O Piotrze zaczęło robić się głośno na większą skalę po wspomnianym incydencie na gali fejmu. Napięty jak plandeka wleciał do oktagonu ze swoją świtą, zapraszając Najmana w dzikie tany. Testosteron był świeżutko po walce z bonusem BGC i nie do końca był poinformowany o tym, co się zaraz wydarzy. Pewien mężczyzna, dumnie nazywający się menadżerem Bestia Teamu, zapowiedział pana mięśniaka, który resztę zrobił za niego. Dobry wieczór! Chciałem państwu przedstawić nowy nabytek Fame MMA! Piotr! Bestia! Piechowia! Piotrkowi nie spodobała się postawa Marcina w stosunku do kulturystów i w taki czy inny sposób wyzwał go na batalię. Kulturystów, strongmanów troszkę obrażałeś, wiesz o... Czy widziałeś kiedyś steka jak na pasztet? Riposta obrońcy Częstochowy przeszła już do historii polskich memów i obiegła internet co najmniej 70 razy. Tego po prostu nie dało się lepiej podsumować. Nie jeden stand-uper może bić pokłony przed panem Mandarynem. Nie mogę po takiej dyskusji tej walki nie przyjąć, natomiast osobiście myślałem, że ZOO zamykają w Trójmieście o godzinie 18. Po tym wydarzeniu na Piechowiaka spadła niewyobrażalnie gigantyczna fala hejtu. Pomimo swoich osiągnięć w sportach sylwetkowych, ludzie mieli przed oczami incydent w oktagonie. Szczypty magii do całości dodał jego utwór o dźwięcznym tytule Jestem Bestią, wyprodukowany przez Elpro. Piotrek pełen endorfin rapuje sobie o czymś, co kocha najbardziej. Walczyłem o życie, o honor i o kasę. Jako syna, bo kilku ich miałem. Walczę, walczyłem, będę walczył do końca. Bestia bez walki dostaje. W piosence nie ukrywał, że stosuje środki anaboliczne, które no nie oszukujmy się, w sporcie, który uprawia, na pewnym etapie są normą i każdy głupek o tym wie. A nutka? No cóż, po przesłuchaniu jej po raz dziesiąty, ujdzie w tłumie. A nawet jeżeli zalatuje troszkę wiochą, to przecież Bestia nigdy nie robił z siebie wielkiego rapera. Po prostu nagrał to dla zajaweczki i tyle w temacie. Gdy doszło do spotkania na konferencji, panowie wzajemnie okazali sobie szacunek i przybili żółwika na przywitanie. Trzeba przyznać, wzorowa postawa zawodników. Zadymki za dymkami, ale bądźmy dla siebie ludźmi. I tym mężczyźni zaimponowali widowni. Wiecie, większość liczyło, że się tam pozabijają, a tu taka niespodzianka. Po tym słynnym wyjściu w oktagonie, jak się zorientował, że lepiej używać mózgu zamiast mięśni, to się zupełnie ten chłopak nam tutaj zmienił. Zobaczcie, że nawet na tym cage'u, który mieliśmy u Arka Pawłowskiego, Bestia okazała się normalnym, fajnym gościem. Poza tym jeszcze... Pierdol w sobotę spowoduje, że już na pewno już wróci do społeczeństwa i będzie na pewno bardzo fajnym, uprzejmym, miłym chłopakiem. Na słynnych rundkach nie zabrakło mandarynek, które Marcin w pocie czoła obierał, że aż paluszki lizać. Jest to jedyna dyscyplina, w której fighter z Częstochowy może coś osiągnąć. Obieranie mandarynek w trakcie zadawania pytań. Coś pięknego. Panowie, macie dwie mandarynki i urządzamy konkurs, kto z was pierwszy je obierze. 3, 4, go! Marcin, zawodowiec. Oj! No. He's the winner! Bidny Pawłowski niestety znalazł się w złym miejscu o złym czasie, bo gdy doszło do face to face, został brutalnie odepchnięty przez Bestię Piechowiaka. Siadaj. Co do walki, no nie zgadniecie, kto wygrał, a kto przegrał. No jak myślicie? Zastanówcie się chwilkę. To po raz nie zliczę, który robił z siebie wielkiego mistrza walk na gołe klaty i po raz setny poległ w pierwszej rundzie. Dam wam chwilkę na przemyślenie, a nowych widzów zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj na dole w celu otrzymywania notyfikacji o nowych filmach. Marcin jak zwykle potknął się na skórce od banana, a zwycięzcą pojedynku został pan Anabolik. Coś więcej mam dodawać? Tak. Jakoś 8 miesięcy po bitwie stulecia został ogłoszony rywalem Piotra Szeligi. No tutaj już nie było tak kolorowo i nie obyło się bez zadymek na konferencji, choć głównie to Szeliga próbował coś działać. Piotrek pełen pokory czekał na dzień chwały i już na ceremonii ważenia widać było, kto góruje. Nawet nie ruszył małym palcem u stopy, a Szeli już leżał znokautowany. Wyglądał jak taki mały ujadający piesek za bramę, który nagle zaczął uciekać, gdy ta się otworzyła. Ale to, co się wydarzyło w klatce, uważam za definicję prawdziwych freakfightów. Panowie tłukli się jak dwa transformersy naładowane paliwem i ani jeden, ani drugi nie miał zamiaru przegrać.
tłukli się przez 3 rundy, aż w końcu Shelly poddał walkę przez duszenie. To było jedne z ciekawszych starć w całej historii Fame'u. W grę wchodziły obalenia, low kicki i inne fikumiku na patyku. Przypominam, mamy do czynienia z kulturystą, nie zawodnikiem MMA. Do tego, żeby dotlenić taki kawał mięcha, naprawdę potrzeba morderczych przygotowań, których pan Piotr się podjął. Spójrzcie tylko na ten moment. Shelly próbował chwycić za nogę kulturystę, a ten go odepchnął jak worek kartofli. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś takiego. Albo to... Tutaj akcja jak z jakiegoś Tekena albo Mortal Kombat. I jeden i drugi spadł w dosłownie tym samym momencie na glebę, a badałem nagrania sekunda po sekundzie, klatka po klatce. Aż jestem zdziwiony, że portale MMA na całym świecie nie trąbiły o tym starciu. Ale niezależnie od wyniku, wielki props również dla Shelly, bo przetrwać 3 rundy z tym olbrzymem to nie lada wyczyn. Po całym wydarzeniu na jednym z wywiadów zawodnicy przybili piątkę, ponownie pokazując piękno prawdziwego sportu. A poza tym pozdrawiam panią dziennikarkę, idealnie leży na niej suknia. Dziennikarze, przywitam się, liczę na rewanż z tym panem. Dobra. Dzięki wielkie. Mega bomba. Liczę na rewanż, jak ty się na to zapatrujesz? Mam na razie innego rywala. Kulturysta zyskał niezwykle duży szacunek tłumu. Wszyscy zapomnieli o wiosce, jaką zaprezentował przy spotkaniu z Neymanem. To naprawdę trzeba odwalić kawał dobrej roboty. Mówią, że pierwsze wrażenie zawsze robi największą robotę, ale nie w przypadku bestii. Wszystko podsumował drugą częścią utworu Jestem Bestią. Tym razem rozpierdzając głośniki, nawet u pani Barbary z naprzeciwka. Jak mówiliśmy do klatki, to się wtedy śmiali. Jeszcze nie wiedzieli, że mam strzał jak Muhammad Ali. Teraz chcą się podpiąć, kiedy jesteśmy na fali. Mają wyobraźnię coś jak Salvador Dali. Wystarczy zejść do sekcji komentarzy i zobaczyć, jak momentalnie zmienili zdanie o nim. I nie wiem, czy on sam pisał tekst do tej piosenki, czy sam jest takim lirycznym zabijaką, ale poważnie. Linijki robią robotę i aż przeszły mi ciary. Przez wersy przewinął się nawet sam Popek, z którym ziomal bardzo chętnie chciał zmierzyć rękawice, ale do walki finalnie nie doszło. Jestem bestią, jestem bestią. Każdą walkę skończę tu zwycięsko. Dwóch rywali spotkało się z klęską. Teraz Popek czeka na kalectwo. Pichowiak stwierdził, iż popuśkę po prostu obstrał zbroję i boi się wejść z nim do klatki. Jak to jest z tym Popkiem? No tak to jest, że wybiera sobie przeciwników, cieniasów, chudych, małych, boi się ze mną tej walki, bo wie, żebym go Na drugiej odsłonie gali stoczył trzeci wygrany pojedynek z panem Radzikowski. Tutaj przemili państwo od początku nie planowali żadnych dymów, bo chyba uznali, że są już na to za starzy. Na konferencji Radzikowski pokazał Morańskiemu, gdzie raki zimują i nie używając żadnych obelg, wyjaśnił go chyba najlepiej pośród wszystkich. Dieta w sportach sylwetkowych to jest podstawa, nie strzykawka. To po pierwsze. A po drugie to już tak ode mnie, przestańcie czepiać się rodzin. Bo rodzina to jest rzecz święta. Pichowiak dumny z tego, co osiągnął, wylał z siebie, co mu na sercu leży, w wywiadzie ze słynnym Ludwiczkiem. 2 lata temu wszyscy mnie skreślili. Wygrałem jedną walkę, drugą walkę, wygrałem trzecią walkę. Pokazałem, że nie warto skreślać kogoś po okładce, tylko to, co ma w środku. Jak na moje, chyba oficjalnie mogę go uznać jednym z moich ulubionych zawodników Fame'u. Nie każdy byłby w stanie przebić się przez taką falę hejtu. O Ludwiczku również nakręciłem materiał, do którego was z tego miejsca odsyłam. Elo.